W dniach 15 i 16 października 2024 roku w oddziale firmy MS Group w Radawcu Dużym odbyły się specjalistyczne warsztaty pod hasłem Eksploatacja i diagnostyka nowoczesnych układów napędowych oraz układów oczyszczania spalin w maszynach rolniczych. Wydarzenie to realizowano w ramach projektu Innowacyjne podejście do maszyn rolniczych. Nowa era w produkcji. Przez dwa dni uczestnicy mieli okazję zdobyć zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności, które z pewnością znajdą zastosowanie w ich codziennej pracy. Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od wprowadzenia do nowoczesnych układów napędowych. Eksperci w szczegółach wyjaśniali zasady działania systemów Common Rail, omówili ich budowę, najczęstsze usterki oraz skutki niewłaściwej eksploatacji. Uczestnicy dowiedzieli się również o układach dolotowych, takich jak systemy doładowania, które mają kluczowy wpływ na optymalizację spalania i emisję spalin. Znaczną część pierwszego dnia poświęcono systemom oczyszczania spalin. Eksperci szczegółowo omówili, jak codzienna eksploatacja maszyn wpływa na ich żywotność, a także zaprezentowali metody serwisowego wypalania filtrów DPF. Uczestnicy poznali również zasady obsługi nowoczesnych skrzyń biegów, a także dowiedzieli się, jak zadbać o ich prawidłowy serwis i eksploatację. Drugiego dnia tematem przewodnim była diagnostyka. Na początek uczestnicy zapoznali się z podstawowymi procedurami diagnostycznymi, takimi jak odczyt i interpretacja kodów błędów z panelu operatora. Następnie przeszli do zaawansowanych technik diagnostyki komputerowej oraz testów wykonywanych pod obciążeniem na hamowni. Te praktyczne zajęcia pozwoliły lepiej zrozumieć działanie maszyn w realnych warunkach polowych. Kolejnym etapem warsztatów było omówienie kalibracji i adaptacji elementów wykonawczych. Wykładowcy wyjaśnili, kiedy i dlaczego jest to konieczne, jak przeprowadzić poprawną kalibrację oraz jakie mogą być skutki jej zaniedbania. Uczestnicy mieli także okazję obserwować pomiary mocy i momentu obrotowego na hamowni, co pozwoliło wyznaczyć optymalne obroty pracy silnika do konkretnych zadań. Zwieńczeniem warsztatów była dyskusja na temat elektronicznej modyfikacji silników maszyn rolniczych. Omówiono zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia związane z tym procesem. Dzięki połączeniu teorii z praktyką uczestnicy warsztatów wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności, które pozwolą im jeszcze lepiej wykorzystać.